w dzisiejszym wystąpieniu chciałbym Państwu opowiedzieć o znaczeniu pszczół, o tym, ile te pszczoły wnoszą do gospodarki człowieka i jaką pełnią rolę w ekosystemie. Ja tylko tutaj zaznaczę, że najczęściej mówiąc o pszczołach, myślimy o pszczole miodnej, a pszczoły to tak naprawdę są dziesiątki tysięcy gatunków. W Polsce znamy ponad 500 gatunków pszczół, z czego tylko ten jeden gatunek najczęściej jest po prostu z nami, bo jest to gatunek hodowlany. Pozostałe gatunki pszczół są pszczołami najczęściej żyjącymi w samotności, to znaczy same zakładają pojedyncze gniazda, gdzie wychowują swoje młode. Niektóre z nich mogą również żyć w niewielkich rodzinkach, ale ten taki typowy podział pracy, jaki znamy chociażby z historii czy bajek o pszczołach, gdzie mamy królową robotnicę i trutnia, no jest typowy dla pszczół społecznych, gdzie właśnie będzie należeć między innymi pszczoła miodna. Pszczoły oczywiście są zapylaczami, ale nie tylko pszczoły, bo również niektóre niedoperze, niektóre kręgowce, również motyle, no i wiele, wiele innych zwierząt. Znamy obecnie ponad 1000 gatunków zapylaczy. Wśród nich będziemy mieli między innymi trzmiele, bzygi, motyle, murarkę, no i oczywiście pszczołę miodną. Co do pszczół, które żyją samotnie, są to pszczoły najczęściej kojarzące nam się z tymi murarkami ogrodowymi, dla których często buduje się domki dla dzikich zapylaczy. Są to gatunki zamieszkujące jakieś szczeliny w drewnie, gdzie właśnie bardzo ważne dla nich jest to, żeby było miejsce do gniazdowania. Zwykle te gatunki są gatunkami żyjącymi dosyć krótko, gdzie samo zapylanie czy ten zbiór pyłku odbywa się na wiosnę, stąd bardzo popularne są przede wszystkim w sadach. Tutaj pokazuję na slajdzie, jak wygląda gniazdo murarki ogrodowej. Ono jest zalepione gliną, jest podzielone na komory, w komorach znajdują się jaja, no i dalej z jaj wykluwają się poczwarki i one na wiosnę już będą latać i zapylać nasze sady. Inne pszczoły żyjące samotnie to na przykład pszczolinki, te znowu zakładają gniazda w ziemi, tu inna jeszcze pszczolinka, no i jedna z chronionych i takich bardzo ciekawych pszczół, zdeszknia fioletowa, zupełnie nie przypomina typowej pszczoły, prawda? Nasza największa pszczoła, czyli smuklik wielki, no dużo większa od pszczoły miodnej. Mamy również pszczoły tak zwane przedspołeczne, które żyją już w niewielkich rodzinkach, jak na przykład trzmiele. W Polsce znamy 29 gatunków, z czego 4 występują najbardziej powszechnie. Trzmiele są fantastycznymi owadami, które w przeciwieństwie chociażby do pszczoły miodnej nie nawigują się z wykorzystywaniem słońca. Bo pszczoły oczywiście mają różne narzędzia nawigacji, w tym podobnie jak kiedyś żeglarze na statkach wykorzystują położenie gwiazd, no tutaj nasze najbliższe gwiazdy, czyli słońca. Trzmiele troszeczkę inaczej nawigują, stąd mogą przemieszczać się w zamkniętych pomieszczeniach, takich chociażby jak szklarnie. No i często są wykorzystywane właśnie do zapylania pomidorów. Trzmiele również, co ciekawe, produkują miód, tyle że tego miodu jest bardzo niewiele, stąd nie nadaje się on do zbierania. Poza tymi wspomnianymi wcześniej gatunkami, no i wielu jeszcze innymi, które są gatunkami niespołecznymi lub takimi prawie społecznymi, mamy 9 gatunków pszczół społecznych, tych z typowym podziałem pracy, z podziałem na kasty. Oczywiście no, najbardziej znana pszczoła miodna, ale mamy jeszcze kilka innych gatunków, jak choćby pszczoła olbrzymia. Jest to dosyć ciekawy gatunek, który zasiedla półki skalne w Himalajach, buduje olbrzymie plastry. Na takim plastrze może pomieścić się nawet ponad 100 kg miodu. No niestety pszczoła olbrzymia jest gatunkiem, który no jest zagrożony ze względu na działalność człowieka, ponieważ te plastry zawierające mnóstwo miodu są co roku po prostu ścinane, miód jest rabowany, no a niestety plaster, w którym mieści się miód, mieści również jaja pszczół, no i ich zapasy pokarmowe również pyłek,
i inne potrzebne im do życia substancje. Stąd po prostu gniazdo jest ścinane, no a pszczoły no w tym akurat przypadku cechują się dosyć małym rozumkiem, cytując Kubusia Puchatka, ponieważ zawsze odbudowywać będą swoje gniazda w tym samym miejscu. Podobny problem jest również z kolejnym gatunkiem, pszczołą karłowatą, która zasiedla między innymi Indie. Buduje mniejsze gniazda na gałęziach, skąd również niestety jest strząsana, często opalana pochodniami, no i miód jest po prostu kradziony razem z całym plastrem. Również ten gatunek no, będzie niestety cierpiał ze względu na działalność człowieka i to taką gospodarkę rabunkową polegającą nie tylko na zbiorze miodu, ale również na niszczeniu całych rodzin. No i ostatni gatunek z pszczół społecznych to oczywiście pszczoła miodna. Pszczoły miodne, jak wiemy, żyją w dosyć dużych rodzinach. Te rodziny mogą pomieścić nawet 80 tysięcy owadów, a charakterystyczny jest podział pracy. Ten podział wynika z funkcji i z przystosowań anatomicznych, jaką pełnią poszczególne kasty. Mamy haploidalne trutnie, które powstają z niezapłodnionych jaj. Mamy dwa rodzaje samic, czyli królową i robotnicę, przy czym rozmnaża się oczywiście tylko królowa. Często, jeżeli myślimy o pszczołach, przychodzi nam do głowy taki podział, jakby to była monarchia. Natomiast ciężko nazwać monarchią taki system, gdzie właściwie robotnice dbają o stabilizację całego ula, pilnują porządku, pełnią właściwie wszystkie najważniejsze funkcje poza rozmnażaniem. Robotnice również mogą decydować, czy królowa może składać jaja, czy ich nie może składać. Mogą ją przeganiać, a jeżeli nie spełnia oczekiwań, mogą również ją po prostu zabić i wyhodować nową królową. Natomiast sama królowa również pełni funkcje związane chociażby z pobudzaniem aktywności robotnic, z wabieniem trutni do kopulacji. Ma bardzo istotne znaczenie w tworzeniu rojów pszczół. To są te właśnie duże roje, które uciekają pszczelarzom bardzo często i gdzieś się tam na drzewie czy na jakimś słupie zawieszają. Również królowa pełni funkcję w tworzeniu tak zwanego orszaku. Ten orszak to są po prostu pszczoły, które otaczają królową, zlizują z jej powierzchni ciała tak zwaną substancję mateczną. De facto to są feromony, które stabilizują pracę w całym gnieździe. Ale jak to w wielu systemach społecznych bywa również u pszczół, bardzo często zdarza się tak, że dochodzi do tak zwanych rebelii, ponieważ jeżeli ta substancja mateczna nie jest dosyć silna, feromony nie docierają do całego gniazda, wtedy możliwe jest to, że niektóre robotnice się zbuntują, zaczną składać jaja. Oczywiście jaja robotnic są jajami niezapłodnionymi, z których mogą powstać już tylko i wyłącznie trutnie. Ponadto mogą zacząć niszczyć jaja królowej, no i działać tak jakby wbrew interesowi całej rodziny. No ostatnia kasta to są oczywiście trutnie. Dotychczas myślano, że trutnie właściwie u pszczół potrzebne są tylko do rozmnażania. Okazuje się, że jednak trutnie pełnią dużo więcej funkcji. Do końca jeszcze nie wiemy, jakie to są wszystkie ich funkcje, natomiast wykazano, że trutnie chociażby pobudzają robotnice do opieki nad potomstwem. No to troszeczkę tak jak u ludzi, gdzie samica bardzo chętnie się opiekuje potomstwem, jeżeli mąż jest w pobliżu. Tak samo zresztą jest z trutniami, które jeżeli są obecne, to robotnice bardzo chętnie wtedy będą się opiekować również trutniami, ponieważ trutń sam się nie odżywia. W związku z czym dopóki jest potrzebny, dopóty jest w tej rodzinie utrzymywany. Natomiast na jesień, no niestety, jako że trutń jest większy i je dużo więcej, no darmo zjada się, trzeba po prostu pozbyć, stąd są te trutnie głodzone i wyrzucane z ula. Robotnice pełnią właściwie wszystkie najważniejsze funkcje, a to, czym się będą zajmować, zależy zarówno od wieku, jak i od pokarmu, który spożywają. Ten pokarm, mam na myśli po prostu pyłek kwiatowy zbierany z kwiatów, którego skład może sprawiać, że robotnice będą przechodzić z jednej podkasty do drugiej. I właśnie przez ten pyłek, który jest wytwarzany przez rośliny,
wytworzyły się bardzo daleko idące relacje pomiędzy owadami, nie tylko pszczołami, ale również innymi, a roślinami, ponieważ rośliny nauczyły się w toku ewolucji wykorzystywać owady do własnego rozmnażania. Łącznie z tym, że chociażby pyłki roślin wiosennych, będąc spożywane przez pszczoły, będą pobudzały te robotnice do przechodzenia jak najszybciej do kolejnych kast, po to, żeby pszczoły po zimie mogły jak najszybciej wylecieć w teren. Natomiast na jesień będą znowu działały tak, że pszczoły zaczną gromadzić substancje zapasowe, będą przez to pszczołami, które żyją dużo dłużej. Przykładowo robotnica, która wykluje się latem, żyje około 3 tygodni, natomiast robotnica, która wykluwa się późną jesienią, będzie już w stanie przeżyć ponad 3 miesiące. No, wniosek z tego możemy wyciągnąć bardzo prosty. Praca skraca życie, a przynajmniej u pszczół. Tutaj pokazuję poszczególne kasty robotnic, które zajmują się zupełnie czym innym, dlatego że przechodzenie z poszczególnych kast robotnicy również wiąże się z wykształcaniem odpowiednich struktur czy produkcją odpowiednich enzymów, chociażby enzymów związanych z powstawaniem miodu czy wydalania wosku przez takie specjalne lusterka woskowe. Również w przypadku pszczół sprawdza się powiedzenie, że jesteś tym, co jesz. Więc królowa jest karmiona przede wszystkim mleczkiem pszczelim. Już w okresie larwalnym od pierwszego dnia wyklucza się z jaja, natomiast robotnice po 3 dniach mają zmianę pokarmu, są karmione tak zwanym worker jelly, czyli taką galaretką. De facto jest to substancja, która jest mleczkiem, ale również mieszaniną pyłku z kwiatów. Tutaj pokażę Państwu jeszcze, jak wyglądają jaja, larwy i poczwarki pszczół. Tu są jaja w tych komórkach na samym dole, natomiast wyżej mamy larwy w różnych stadiach rozwoju, a tutaj poczwarki, też w różnych stadiach rozwoju. Natomiast w tej komórce umieszczona jest larwa, z której powstanie matka. Pszczoły cechują się wieloma ciekawymi zdolnościami, między innymi mają wybitne zdolności, jak na owady, do uczenia się i zapamiętywania. No jest to związane przede wszystkim z tym, że wylatując ze swojego gniazda muszą omijać różne przeszkody, no i znaleźć odpowiednie źródło pokarmu. Potrafią również zapamiętywać ludzkie twarze, chociażby udowodniono, że pszczoła przyzwyczaja się do twarzy pszczelarza i rozróżnia go od pozostałych osób. Życie w społeczeństwie wiąże się również z tym, że trzeba przekazywać w jakiś sposób informacje. No, u pszczół to przekazywanie informacji odbywa się na kilku poziomach. Jednym z takich bardziej interesujących poziomów jest po prostu komunikacja za pomocą tańca. Za odkrycie znaczenia tańca pszczół Karl von Fischer został nagrodzony Nagrodą Nobla. Pszczoły tańczą na kilka sposobów i sposób, w jaki wykonują swój taniec, będzie świadczył nie tylko o ilości pokarmu, jakie udało im się znaleźć, ale również o jego położeniu względem właśnie słońca, więc to słońce dla pszczół jest tutaj niezwykle ważne. Może tyle wstępu o samych pszczołach, natomiast głównym zagadnieniem dzisiaj tak naprawdę jest to, co dzięki tym pszczołom my otrzymujemy. Wprowadzenie koncepcji usług ekosystemowych, czyli stanów i procesów, przez które naturalne ekosystemy mogą wypełniać ludzkie potrzeby życiowe, no jest bardzo ważne. Ja tutaj skupię się właśnie na wartości tych usług ekosystemowych, bo oczywiście korzyści, jakie płyną z istnienia i funkcjonowania prawidłowego ekosystemów, da się przełożyć na konkretne zyski, jeżeli chodzi przynajmniej o człowieka. Przykładowo łatwo jest policzyć zysk płynący z drewna rosnącego w lasach, czy zysk z różnych roślin wykorzystywanych w medycynie, albo energii, czy włókien, które wykorzystujemy na co dzień. Również ekosystemy mogą dostarczać innego rodzaju zysków, chociażby zysków związanych z rozwojem, z wypoczynkiem, czy po prostu inspiracją do pracy. Każdy z nas prawdopodobnie był kiedyś w górach nad jeziorem, no i taką wartość wypoczynku oczywiście już ocenić jest dużo trudniej, prawda? Jednak żeby te ekosystemy mogły funkcjonować i dostarczać nam tego wszystkiego, również w jakiś sposób muszą być regulowane. I to jest właśnie ta trzecia funkcja
usług ekosystemowych, czyli regulacja. Tutaj pomiędzy kontrolą klimatu czy filtracją wody możemy zauważyć, że bardzo ważną rolę pełni zapylanie roślin. No, zapylanie roślin, jak już Państwu powiedziałem wcześniej, odbywa się zarówno przez owady, jak i przez inne zwierzęta, ale to funkcja właśnie owadów jest tutaj zdecydowanie funkcją wiodącą. Wiele roślin wypełnia swoje potrzeby życiowe, zwłaszcza potrzebę rozmnażania, właśnie wykorzystując do tego owady. Wabiąc je pięknymi kolorami, nektarem, który ma dosyć słodką woń, oraz pyłkiem, który, tak jak na przykładzie pszczół omówiłem, będzie niezbędny chociażby do funkcjonowania rodzin pszczelich, a w przypadku pszczół żyjących samotnie będzie po prostu źródłem konkretnych białek, które pszczoła właściwie pozyskuje tylko i wyłącznie z pyłku. Samo zapylanie jest po prostu przeniesieniem ziarna pyłku z pylników, które mieszczą się na kwiatach, na znamie słupka. Dzięki temu zawiązują się najpierw owoce, potem powstają nasiona. Same ziarna pyłku różnią się od siebie zarówno kształtem, kolorem, często mają różne struktury świadczące o przystosowaniu do przenoszenia przez zwierzęta lub przez wiatr, no bo niektóre rośliny oczywiście wykorzystują również siłę wiatru. Wykorzystując specjalne struktury na ciele zwierząt, chociażby włoski na pszczoły, ten pyłek się do nich po prostu będzie mógł przykleić dzięki chociażby kolcom czy szczelinom, które będą miały właściwości takie przyczepne, lepkie. No i samo zapylenie odbywa się na zasadzie bardziej przypadku niż celowości, ponieważ pszczoła tak naprawdę w kwiatach poszukuje albo nektaru, albo pyłku, który tak naprawdę chce zjeść, a nie zapylić kwiat. No ale przez to, że jest cała tym pyłkiem po prostu obklejona, również sprawdza się jako owad, który zapyla kwiaty. Następnie pszczoły zlepiają ten pyłek ze swoją śliną, upychają do takich koszyczków, które mają na trzeciej parze odnóży i znoszą, wykorzystując dalej jako pokarm. Szacuje się, że około 75% światowych upraw jest uzależnionych przez zapylanie przez zwierzęta. Również około 90% wszystkich dzikich gatunków roślin musi być przynajmniej częściowo zapylone przez zwierzęta. Pozwala nam to stwierdzić, że prawie 1/3 tego, co jemy, albo nawet i ponad 1/3 tego, co jemy, powstaje dzięki pracy zwierząt. Wśród roślin aż 352 tysiące gatunków jest zapylane przez zwierzęta, z czego znakomita większość jest zapylana przez owady. Znowu tutaj najwyższą rolę w zapylaniu pełni pszczoła miodna, inne owady to około 20% zapylania wszystkiego, pszczoły miodne aż 80%. Przy czym tutaj mówię o roślinach typowo uprawnych. Wiele roślin jest przystosowanych do zapylania przez poszczególne owady. To nie jest tak, że owad poleci na każdą roślinę. Pszczoły przykładowo dostają swojego rodzaju komunikat właśnie nie do końca poznanym jeszcze procesie, gdzie larwy będą komunikować z karmicielką swoje potrzeby żywieniowe, te znowu będą sporządzać coś, co moglibyśmy nazwać listą zakupów dla zbieraczek. Zbieraczki znowu wylatując w teren będą poszukiwać pyłku o odpowiednim składzie. Przy czym pszczoły kierują się różnymi rzeczami, odwiedzając kwiaty, mogą przykładowo odwiedzać kwiaty, które oferują dość ubogi, ale łatwy do zebrania pyłek, jak na przykład kwiaty rzepaku. Lub mogą kierować się właśnie potrzebami składu, czyli zawartością poszczególnych aminokwasów i wtedy zbierać pyłek, który najbardziej odpowiada aktualnemu zapotrzebowaniu. Dzięki pracy pszczół, tutaj mam na myśli wszystkie pszczoły, nie tylko pszczołę miodną, powstają owoce, nasiona i włókna. Wiele roślin właściwie bez pomocy owadów nie byłoby w stanie się rozmnażać. Przykładowo migdały bez pszczół nie mogłyby w ogóle istnieć. Jabłka co prawda mogłyby, ale od skutecznego zapylenia zależy nie tylko zawiązanie się owoców, zależy również jego masa, kształt i ilość nasion.
Przykładowo w przypadku zapylenia przez pszczoły jabłka zawiązują o 15% więcej owoców, które są o 20% cięższe, a zyski rolnika sięgają nawet o 70% więcej. Również podobnie jest w przypadku innych owoców czy nasion. Również niektóre włókna, jak bawełna, mogą być częściowo zapylane przez owady, wtedy zwiększa się również plonowanie, a nawet kawa, którą podejrzewam, że niektórzy z Państwa teraz piją, jest zapylana przez pszczoły. Skoro wkład pszczół jest taki wielki, to dałoby się go przeliczyć po prostu na pieniądze. I okazuje się, że wartość pracy wszystkich zapylaczy na świecie waha się w granicach pomiędzy 195 a 387 miliardów dolarów na rok. Jest to, podejrzewam, więcej niż produkt krajowy brutto średnio rozwiniętego państwa. W przypadku Unii Europejskiej wartość pracy zapylaczy to jest około 25 miliardów dolarów na rok, przy czym aż 17 miliardów dolarów z tego przypada wyłącznie na pracę pszczoły miodnej. To pokazuje nam, jak duży wkład pszczoły mają w funkcjonowanie gospodarki ludzkiej. Przy czym na zawiązywaniu się owoców i produkcji nasion nie koniec. Niestety niektóre rośliny muszą być odpowiednio zapylone, zwłaszcza rośliny, gdzie owoc powstaje ze zrośnięcia się kilku kwiatów. I przykładowo badania, które prowadzono na truskawkach w kilku warunkach, wskazują na to, że truskawki przez samo zapylenie zawiązują owoce nieforemne, niekształtne i o niskiej wartości rynkowej. Natomiast zapylenie chociażby przez trzmiele powoduje, że owoce już są bardzo kształtne, mają wysoką wartość rynkową. Tutaj trzeci typ zapylenia to jest zapylenie przez człowieka z wykorzystaniem pędzelka. Przy czym zapylenie przez człowieka wiąże się również z tym, że trzeba na to poświęcić mnóstwo czasu. Tutaj pokazuję jeszcze podobną sytuację na gruszkach. Wykazano również, że zapylenie przez pszczoły będzie powodowało, że te owoce będą bardziej kształtne, o wyższej wartości rynkowej. Będą to tak zwane owoce deserowe, a nie owoce na przetwórstwo. I również ilość nasion się zdecydowanie różni. Cóż można więc zrobić? Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda opracowali model robopszczoły, czyli takiego niewielkiego drona, który byłby w stanie zapylać owoce. Przy czym takich dronów musiałoby być mnóstwo, żeby zapylić chociażby jedno drzewo. Zapylenie drzewa znowu przez człowieka zajmuje średnio kilka dni przy pomocy pędzelka, a pszczoły są w stanie przez swoją ilość i przez współpracę zrobić to dużo szybciej i dużo sprawniej. Stąd powinniśmy szczególnie dbać o te owady. Poza oczywiście korzyściami płynącymi z zapylania mamy wiele również produktów, które są wykorzystywane przez nas, czy to w medycynie, czy to w kosmetologii, czy to po prostu w naszej kuchni. Chociażby miód jest takim produktem, który zawdzięczamy pszczołom, przy czym miód jest również jednym z najczęściej fałszowanych produktów spożywczych na świecie, a zyski z handlu fałszywym miodem przekraczają zyski z handlu narkotykami. Dziękuję Państwu bardzo.